po kolei. Mąż Jadwigi Emilewicz, Orlen. Jest pani Jadwiga Emilewicz? Orlen. Córka posła Cymańskiego, tam jest pan poseł Cymański. Energa. Syn posła Smolińskiego, Energa. Brat poseł Golińskiej, jest pani poseł Golińska? Energa, prezes. Szwagierka ministra Sasina, jest pan minister Sasin, lotnisko Lublin. Nominacja wysokich lotów, można powiedzieć. Partnerka Daniela Obajtka, tu idziemy prawie na rekord. Cztery rady nadzorcze, cztery rady nadzorcze. Ale, uwaga, momencik, są lepsi. Są lepsi. Żona posła Sobolewskiego, pięć rad nadzorczych. Pięć rad nadzorczych. PKO, Anwil, lotnisko Goleniów, KGHM, Orlen Paliwa. Rzeczywiście rekord. Mąż posłanki Solidarnej Polski, Szczudło, wiceprezes PGNiG, obrót detaliczny. Żona Zbigniewa Ziobry, dyrektor w Link 4 PZU. I na koniec partnerka europosła Tarczyńskiego, rada nadzorcza spółki zajmującej się produkcją maszyn pneumatycznych. To wszystko z waszej nominacji, to wszystko zasługa ministra Jacka Sasina. I szanowni państwo, jak w soczewce widzimy, że nie żyjemy w normalnym kraju. Politycy PiS po prostu czują się bezkarni. Polska tonie w korupcji. Wy proponowaliście nowy ład, ale to na pewno nie jest polski ład. To jest właśnie nowy ład, to co proponujecie. Te wszystkie nominacje, minister Czarnek, minister Sasin, to jest wasz nowy ład. W każdym normalnym państwie, w każdym, Jacek Sasin wraz z ministrami zasiadłby na ławie oskarżonych, dlatego że wydał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły.